będzie to uczony referat, tylko dywagacje związane z podjętym przeze mnie tematem. Państwo zwróciliście uwagę, że mój temat brzmi wartości w edukacji, ja dodam w życiu jeszcze dzisiaj, w konfrontacji z pedagogiką ideałów i pedagogiką życia. Jeżeli wartości, to żeby nie było jakichś przekłamań, to ja powiem, że ujmuję wartości bardzo szeroko. W trzech tych kategoriach kultury, wartości bytowe, materialne, społeczne i duchowe. I mówiąc o roli wartości, to zacytuję Tyszkę, kultura jest kultem wartości. A odnośnie życia, to dodam to, co powtarzam w moich publikacji. Nasze życie, wychowanie szeroko pojęte, jest mniej lub bardziej świadomym realizowaniem wartości. Wartości wybieramy. Stąd przypominanie o wadze wartości jest dla mnie nawet zbyteczne. I teraz, jeżeli to powiedziałem, to dlaczego też świadomie sobie postawiłem nie, bo mógłbym powiedzieć, wartości zależą od właściwego, ogólnie skutecznego, przemyślanego ich realizowania. Ja specjalnie użyłem konfrontacji. Wartości w konfrontacji pedagogiki ideałów i pedagogiki życia. Zamiast pedagogiki ideałów, to mógłbym powiedzieć filozoficznie istoty i istnienia. Jaka jest istota człowieka, a jak ten człowiek funkcjonuje, istnieje uwarunkowany sytuacją społeczną, polityczną, ekonomiczną, poglądami. Mógłbym jeszcze dalej powiedzieć, jeszcze upraszczając, konfrontacja między ideałami, a tą codzienną rzeczywistością. I tak jak się mówi w praktyce naszej pedagogicznej, między teorią a praktyką. W czasach współczesnych szczególnie jest nabrzmiała owa konfrontacja ideałów właśnie z rzeczywistością. Z rzeczywistością, którą, jak to było mówiono, manipuluje się, podrzuca się zastępcze tematy i dlatego króciutko na ten temat chciałem powiedzieć. Ale jeżeli mówię, przywołałem te dwubiegunowe kategorie, to dlatego, że przecież my rzeczywistość człowieka kształtujemy w oparciu o wartości, ideały, pewne normy i to jest od czasów starożytnych, od Platona, od pięknych wartości czy systemów arystotelesowsko, prawda, tomistycznych, do czasów współczesnych, do bliskiej pedagogiki kultury, w tej współczesnej jej realizacji humanistyczno-antropologicznej, prawda? I teraz, jeżeli mówię o tych ideałach, no to przecież można patrzeć dwubiegunowo. Te wartości, te ideały funkcjonują w postaci pozytywnych ideologii, no, ale także fundamentalne, zbrodnicze, to w dziełach Kościoła zafunkcjonowały święt inkwizycją, zbrodniami inkwizycji, to zafunkcjonowało takimi ideologiami jak nazizm, jak stalinizm, jak wielkie rewolucje, te czasami realizacja ideałów prowadzi do terroryzmu, a nawet do ludobójstwa. Nie zawsze to
Nie chciałbym na ten temat mówić, ale popełniłem ostatnio taki artykuł w Komitecie Prognoz na temat neobarbarzyństwa współczesnego. Dzisiaj profesor Nikitorowicz także pod jego redakcją wyjdzie na temat racjonalnego patriotyzmu i pełzającego nacjonalizmu współczesnego. No i teraz te ideały trzeba konfrontować z życiem. I tu, jeżeli mówimy o tej konfrontacji z życiem, to przecież rozpoczął ten nurt pedagogiki życia Rousseau, którego nie będę przypominał, i jego kontynuatorzy. I proszę Państwa, jeżeliśmy to sobie powiedzieli, to chciałem powiedzieć właśnie to ambiwalencję, że owe pedagogika ideałów może prowadzić ku dobru, ale może prowadzić właśnie wręcz przeciwnie do rzeczy, które dla nas, humanistów, pedagogów, są wręcz przerażające. I dzisiaj właśnie spotykamy się coraz bardziej z owymi zjawiskami patologii. Jak temu zapobiec? Ja powiem w ten sposób, że mimo wszystko wierzę w racjonalne zachowanie ludzi i w realistyczne wychowanie łączące owo ideę pedagogiki, prawda, tych różnych dobrych nurtów pedagogicznych, owych wartości absolutnych, wartości duchowych z wartościami społecznymi, z owo tolerancją, o której mówił poprzednik mój, która ma też różne stopnie, no i z wartościami także by to wyjść. Ten aspekt humanistyczno-antropologiczny realizowania wartości jest dla mnie priorytetowy. I w związku z powyższym bym tylko powiedział króciutko w ten sposób, że nawiązując do owej harmonii, do realistycznego wychowania, łączenia tych dwóch aspektów, to mamy pewne nieporozumienia w naszej kulturze zachodniej. Sukcesy i nieporozumienia w naszej kulturze zachodniej bardzo akcentuje się pewną postawę niepowtarzalnych osobowości, owo kreatywność, która prowadzi do indywidualizmu. Zapomina się o owym uwarunkowaniach także społeczno-ekonomicznych. I ponieważ, prawda, reaguję także na słuchanie, więc będę już skracał i tylko skończę jednym przykładem. Przecież owe kładzenie słusznie akcentu na innowacyjność, kreatywność, bardzo słuszne, tak bardzo wzbogacające i owocne w naszej kulturze, także przyczyniło się do wychowania osób, tak dzisiaj delikatnie się mówi, ksobnych, egoistycznych, zapatrzonych w siebie, gdzie już idea solidarności jest pustym dźwiękiem patrzącym na własne interesy. A przed 30, bo tu przywoływano pani przewodnicząca deklarację meksykańską przywołała, ale jeszcze przed kilkudziesięciu laty była przecież teoria Galtunga mówiąca o trzeciej drodze połączenia systemu kapitalistycznego z socjalistycznym, o łączenia owych indywidualności z uspołecznieniem człowieka. I kiedy byłem trzeci raz w Chinach po PRL-u, to właśnie
Chiny dzisiaj są potęgą światową nieoficjalnie numer jeden. W tym Szanghaju, że 3,5 milionowy przed 25 latach jest dzisiaj 28 milionów ludzi i więcej wieżowców niż cały Stanach Zjednoczonych. Jeżeli przywołałem te Chiny, to jest łącze, to jest ideologia czy filozofia konfucjonizmu, która zapadła tam. To jest właśnie uspołecznienie, które u nas zostało obrzydzone jako ideologia odrzucona tak źle pojętego kolektywizmu. Więc wobec powyższego ja bym tym akcentem zakończył, a jako motto mojego wystąpienia, którym zakończę, są dwa cytaty, właśnie które pozwolę sobie Suchodolskiego przeczytać. Istnieje rzeczywistość faktów, sukcesów, ujmowana w kategorie pragmatyczne i utylitarne, w kategorie osiągnięć zamierzonych i planowanych. I istnieje rzeczywistość druga, rzeczywistość wartości, podejmowanych i bronionych przez ludzi. I drugie motto tego samego autora. Główną zasadą wychowania realistycznego jest kształtowanie człowieka w związku z realnymi zadaniami. Nie wyzbywa się ona elementu twórczego i przyszłościowego. Nie schodzi na poziom oportunistycznego przystosowania się do wszelkiej rzeczywistości. I my, pedagodzy, powinniśmy właśnie nie dzielić naszej dyscypliny na subdyscypliny, tylko właśnie integralnie pochodzić i w oparciu o te wartości realistycznie oceniane w zależności od rzeczywistości kontynuować. Dziękuję bardzo.